But my point to this devotee was that what is the real connection with guru? Ale mój punkt w rozmowie z tym wielbiciem był, jaki jest prawdziwy, o co chodzi tak naprawdę, jaka jest prawdziwa relacja z guru? The real connection is not only that you are able to ask questions. Prawdziwy związek, kontakt, to nie jest tylko możliwość zadawania pytań. Hmm? That is called pariprashna. To jest nazywane pariprashna. In Bhagavad Gita, Krishna says there are three things you have to do when you come to Guru. W Bhagavad Gita Krishna mówi o trzech rzeczach, które musisz uczynić w kontakcie z Guru. Pranipat, you must surrender. Musisz pranipat, czyli podporządkować. Pariprashna, you must inquire from him. Pariprashna, musisz pytać go. Sevaya, you must serve him. Musisz sevaya, musisz służyć. These three things. Te trzy rzeczy. You must do if you want to connect with Guru. Te trzy rzeczy musisz robić, żeby połączyć się z Guru. Pariprashna does not mean only asking questions. Pariprashna nie oznacza jedynie zadawania pytań. Pariprashna means to hear from him with an inquiring mood. Pariprashna oznacza słuchanie od niego w takim nastroju dociekania. Even though I never spoke with Prabhupada, pomimo tego, że ja nigdy nie rozmawiałem z Prabhupadem, I had so much pariprashna with him. Miałem tak wiele pariprashna od niego. I'm still doing now. I nawet teraz to robię. Through his books, through his teachings, poprzez jego nauczanie. And also through the siksha that is coming to me from other Vaishnavas. I również poprzez siksha, który przychodzi do mnie poprzez innych Vaishnavów. When I receive siksha from Srila Sridhar Maharaj and from Srila Narayan Maharaj, I feel that my relationship with Prabhupada becomes more and more close, more intimate. Po tym, kiedy otrzymałem to siksha od Sridhara Maharaja i od Narayana Maharaja, to poczułem, że ten mój związek z Prabhupada coraz bardziej się zacieśnia. So, when we come to Guru, we cannot dictate, we cannot demand. Więc kiedy przychodzimy, oh, I cannot accept you unless I can see you and talk with you and all of this. Więc kiedy przychodzimy przed Guru, to nie możemy wymagać, że ja nie przyjmę cię, dopóki cię nie będę miał możliwości zobaczenia cię albo rozmowy z tobą. That is our conditioning. Takie jest nasze uwarunkowanie. We think that we can connection in that way. My myślimy, że tylko w ten sposób możemy uczynić związek. But the real connection is by three things. Ale prawdziwy związek not just by asking questions and talking with me. Uczynisz przez te trzy rzeczy, nie tylko zadawanie pytań takich i słuchanie. The real sadhu sangha is by surrendering to him. Prawdziwa sadhu sangha jest poprzez podporządkowanie się jemu. Z wiarą. I am not saying that you should not try to get his personal association. Nie mówię, żebyś nie próbował właśnie wejścia w taki bezpośredni kontakt z nim. And you may be able to get that association. Może będziesz w stanie otrzymać to towarzystwo, ten kontakt bezpośredni z nim. As I told, he's still available. Ponieważ dalej jest dostępny. But your real connection will be when you develop your mood of surrender and service. Ale prawdziwy związek będzie wtedy, kiedy rozwiniesz ten nastrój podporządkowania i służby. So some persons, just like Shamarani Didi, she used to talk with Prabhupada all the time. Niektóre osoby, tak jak na przykład Shamarani Didi, ona cały czas rozmawiała z Prabhupada. Because she came early. Ponieważ ona wcześniej się przyłączyła. When before Prabhupada had so many disciples and temples. Zanim Prabhupada miał tak wiele uczniów i świątyń. But I came 3 years later. Ale ja przyłączyłem się 3 lata później. And by that time Prabhupada already was not available. W tym czasie Prabhupada nie był już taki dostępny. He was somewhat available, but not. You could not walk into his room and. Ale nie mogłeś już wtedy. Nie mogłeś już wtedy wejść do pokoju. Even you couldn't go on his morning walk. Zadać pytania. Nawet nie mogłeś przyłączyć się do porannego spaceru. Only certain persons could go. Tylko pewne osoby mogły się tam. You see, so much restriction was there. Tak było wiele ograniczeń. But I can say that I don't feel that I got any less than Shamarani got. Ale nie mogę powiedzieć, że otrzymałem mniej niż Shamarani. She was certainly fortunate. Ona z pewnością była szczęśliwa. Oh, I would love to have had that opportunity. You know? Chciałbym mieć taką sposobność, jak ona. But that was not my. Ale to nie była moja. Krishna's arrangement for me. Nie było takiej marażacji jak Krishna dla mnie. But when I saw Prabhupada the first time, it was the most powerful moment of my life. Ale kiedy po raz pierwszy zacząłem Prabhupada, to była najpotężniejsza chwila w moim życiu. This was after 1 year of chanting and going on street samkirtan and serving him and preaching.
to był właśnie ten nastrój właśnie udawania się na ulicę, słuchania mu, służenia. So the connection with Guru is not just based upon the physical seeing him. Więc związek z Guru nie jest oparty jedynie na widzeniu go fizycznie. But that seeing is part of it. Ale to widzenie fizyczne jest częścią tego. It can be a very, very important part of it also. Może być to również bardzo ważna część. So while he is here, living in this world, we should try to get his personal association. Więc dopóki on jest, żyje w tym świecie, powinniśmy próbować mieć jego fizyczne towarzystwo. But Gurudev himself has told that the real association is not dependent upon the physical association. Ale sam osobiście Gurudev powiedział, że bezpośredni związek z nim nie jest oparty na fizycznym kontakcie. Yeah. It is really depending upon our service connection to him. Jest to naprawdę oparte na relacji służenia. Mm-hmm. So this was an answer to your question. A to było pytanie, moje pytanie. About the I started by explaining yeah. about the doubt that some people have of how intimate is the relationship between Srila Narayana Maharaj and Prabhupada. To była moja odpowiedź na moje pytanie odnośnie tego, że niektórzy ludzie mają wątpliwości, jaki miał intymny związek Prabhupada między Prabhupadem a Narayanem Maharajem.